Może wygląda łatwo, przebijamy lotkę w końcu tylko na drugą stronę, ale to nie tylko, a aż. Badminton jest dyscypliną, która kosztuje wiele wysiłku i wcale nie tak łatwo odnieść sukces, a Wrocław zakochał się w tym sporcie. Rozwój badmintona w Wrocławiu szczególnie jest bardzo dynamiczny. Na szkółkach brakuje miejsc dla chętnych i w zasadzie na każdej sali we wrocławskiej bardzo mocno rozwijają się ligi amatorskie, więc można powiedzieć, że mamy cały czas do czynienia z wielkim boom badmintonowym. Treningi z ekipą mimo pandemii cały czas trwają. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę o 19:30 oraz we wtorek i czwartek o 20:30. Ćwiczenia odbywają się na różnym stopniu zaawansowania. Technicznie jest dość wymagająca, jednak na każdym poziomie można znaleźć rywala, z którym można dobrze bawić się na korcie i czerpać ogromną frajdę z rywalizacji. To dyscyplina, która rozkochuje ludzi na całym świecie. W pierwszych treningach przyciąga niczym magnes, co ważne, podstawy szybko można opanować, później rzetelna i ciężka praca nad detalami. Bardzo łatwo złapać bakcyla badmintonowego i ludzie bardzo szybko wchodzą na wyższe poziomy, więc chcąc się rozwijać, pragną się sprawdzać z podobnymi sobie zawodnikami, stąd te ligi rosną cały czas w liczbę uczestników i wydaje mi się, że to będzie nadal rosło. A jak można rozpocząć przygodę z dyscypliną, na przykład pod okiem pana Pawła? Szkółki na City Sports są praktycznie codziennie, więc wystarczy wejść na stronę citysportsforpeople.pl i tam są wszystkie informacje niezbędne, żeby się zapisać. Można też dzwonić pod numer 609 001 162. Warsztaty propagowały rugby jako sport olimpijski. Wśród najmłodszych uczniowie w praktyczny sposób poznawali nową dyscyplinę sportu. Rugby jest, że tak powiem, starą dyscypliną w Polsce. Od niedawna przeżywa troszeczkę swoją drugą młodość, ponieważ program ministerialny Rugby Tak wprowadza do polskich szkół taką bezkontaktową odmianę rugby. My dzisiaj mieliśmy przyjemność poprowadzić tutaj na dzieciach z klas 1-3 właśnie takie zajęcia, wprowadzające w ogóle do świata rugby, do tego, jakie nowe przepisy dla nich w tej dyscyplinie się znajdują. I zobaczymy, jak to będzie kontynuowane w tej danej szkole. Młodzi bardzo chętnie poznają nowe dyscypliny. Oczywiście ciężko przebić piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, ale urozmaicenie jest mile widziane. Od wielu lat zajmuję się kulturą fizyczną i od wielu lat szkoła nasza współpracuje ze Wrocławskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Współpracujemy również z wieloma stowarzyszeniami, które proponują nam właśnie atrakcyjne zajęcia z różnymi dyscyplinami sportu. Takie dyscypliny sportu, o których pan tutaj wspomniał, próbujemy popularyzować po to, żeby rozszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, a jednocześnie dzieciom pokazać, że istnieją również oprócz piłki nożnej, którą też uprawiają, inne dyscypliny i też można wytworzyć w nich poczucie aktywności. Rodzice boją się kontaktowości rugby. W końcu to sport, który rzeczywiście do delikatnych nie należy. Dzieci jednak bez obaw mogą trenować, bo dla nich przygotowano specjalną odmianę. Rugby Tak jest dyscypliną przed odłamem rugby przygotowanym specjalnie dla dzieci i głównie dla dzieci. Jest ona w 100% bezpieczna, bezkontaktowa, bo polega na zrywaniu tylko tagów. Nie dochodzi do kontaktu fizycznego między zawodnikami, tak jak to jest w normalnej dyscyplinie. A jak najbardziej obcowanie z piłką, w szczególności takiego kształtu u dzieci w tym wieku, jak najbardziej rozwija i koordynację i pracę zespołową. Im młodsze dziecko, tym lepiej a propos budzenia się miłości do sportu. Klasy 1-3, a mamy też również w naszym zespole również dzieci przedszkolne. To jest najlepszy okres, w którym możemy te dzieci przysposobić i zainteresować przede wszystkim dyscyplinami sportu, które są mniej popularne w Polsce, ale jednocześnie bardzo dobrze wpływają na aktywność fizyczną oraz na poprawę kultury zdrowotnej. Zadaniem szkoły, jak już powiedziałem, jest nie tylko popularyzacja różnych dyscyplin sportu, ale przede wszystkim dbanie o zdrowie i wychowywanie do zdrowia, tak żeby dzieci mogły wybrać w przyszłości aktywności, które są związane z ich zainteresowaniami. Sporo ludzi i instytucji zaangażowało się w promocję tej odmiany rugby w naszym kraju. My współpracujemy głównie z Ministerstwem Sportu. On finansuje program Rugby Tak. Choć dzisiaj akurat razem z Wrocławskim Szkolnym Związkiem Sportowym mieliśmy przyjemność właśnie być tutaj w szkole, więc nie tylko samo ministerstwo, ale również Wrocław jak najbardziej nas zapraszają i chcą, czyli widzimy chęć uczestniczenia w życiu szkoły. W trakcie trwania szkolenia dzieci miały możliwość skorzystania również z diagnozy pod kątem wad postawy oraz wzorca posturalnego połączonego z oceną uszkodzenia stawów.